Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich serdecznie z terenu. Opuściłem moją kuchnię ciemną, ciemne profesjonalne studio w kuchni filmowe, które mnie uratowało w czasie tych ciemniejszych miesięcy, bo przypominam, że mamy kwiecień 2021 roku, więc ciemne miesiące. Więc ciemne miesiące mają charakter dwojaki. Zaraz zmienimy plan, to jest tylko wstępnik, zaraz zmienimy plan. Więc moje profesjonalne studio w kuchni zostawiliśmy na rzecz pięknych okoliczności przyrody, w których się jeszcze nie znajdujemy. Ale za chwilę się znajdziemy. Idziemy na szlak, jak znajdziemy się na szlaku, zrobimy chwilę przerwy i powiem, jaki jest plan na dzisiejszą wycieczkę. I pojawił nam się pierwszy znacznik szlaku, jak ja jestem wypuszczony, jeżeli idzie o nasze znaczniki szlaku, więc to będzie dobry moment, żeby zacząć jeszcze raz po tym trochę hałaśliwym początku przy szosie. Tu znaleźliśmy tę pętlę, tablicę informacyjną, gdzie jesteśmy i to będzie chyba dobre miejsce, żeby przedstawić. O! Jeszcze się przedstawimy przed kamerą, ja za kamerą, dzięki temu w ręce mam wolne, Monika. Dzień dobry. Cześć. Powiem ci, że nie będzie i tak nic widać na tej tablicy nieinformacyjnej. Tak, znaleźliśmy tablicę, która jest dobrym tłem, lepszym niż kafelki w kuchni na pewno, ale nie aż tak lepszym, jak się by można spodziewać, ponieważ jest troszkę zużyta. No ale dobra, zaczniemy w ten sposób. Więc jaki jest plan na dzisiaj? Jeszcze się za daleko od cywilizacji nie oddaliliśmy. Więc jaki jest plan na dzisiaj? Plan na dzisiaj jest taki, że plany wymyśliłem nawet dwa, tak jak są dwa wiosła, przez które przejdziemy. I wiem, że to zdanie brzmi enigmatycznie i nic nie mówi. I dobrze, bo tak na razie ma być, ponieważ sprawę wioseł wyjaśnimy sobie w dalszej części materiału. Teraz niech tylko to tajemnicza nazwa posłuży do tego, żeby budować napięcie postępujące w materiale, żeby Was zainteresować. Więc plany, jak wspomniałem, są dwa. Pierwszy plan to jest, po pierwsze, primo, jest to pętla opaleńska. Pętla opaleńska nazywa się tak, ponieważ znajduje się w okolicy osady miejscowości Opalenie. Dzisiaj Opaleń i odmiany tej miejscowości i nazwy będzie dużo. Ja w końcu wiem, że się walnę, więc na początku powiem prawidłowo, później będzie to przejęzyczenie tłumaczone zmęczeniem na szlaku. Więc pomysł pierwszy, po pierwsze primo, pętla opaleńska. Jest to pętla, która prowadzi trzema szlakami. Szlakiem, na którym się teraz znajdujemy, szlakiem żółtym. Jest to szlak opaleński. O, już mamy kolejne opalenie w materiale. Więc jest to szlak żółty. Nim udajemy się na wschód. Później przyłączamy się na szlak czarny, Doliny Wisły. A później na szlak niebieski, którego nazwy zapomniałem sobie, nie przypomnę. I robimy pętlę, która ma mieć długość w okolicach od 16 do 20 km. To będą bezpieczne widełki zliczonego przeze mnie dystansu z mapy. Pewnie bliżej 20, no to od razu mówię, żebyśmy się nie złościli na siebie. I pomysłem numer... I ta część materiału będzie odpowiedzialna za większą część, długość tego materiału i za śliczne widoki. Mogłyby być liczniejsze, bo generalnie liczyłem na to, że może być słońce. Słońca nie ma, liczymy na to, że nie będzie padało, bo z pogody pokazuje, że właśnie powinno padać i padać powinno do 17. I po drugi pomysł na materiał, ten drugi pomysł, czyli po drugie primo, jest to bardzo ciekawa historia. Historia o ciekawej historii, mianowicie most w Opaleniu. Będzie to most w Opaleniu. Pójdziemy zobaczyć most, który zobaczymy, tylko że nie zobaczymy go tak jakby w całości, ponieważ go tutaj nie ma. Ale to, że go tutaj nie ma, nie oznacza, że tego mostu nie możemy zobaczyć, tylko nie zobaczymy go tutaj, a w dwóch innych miejscach. Więc jeżeli chcecie ten most zobaczyć, który my zobaczymy, musicie pojechać do Torunia i do Konina. Wyjaśnienie tej zagadki na miejscu, jak już znajdziemy się w miejscu, gdzie plener będzie tą historię tłumaczył i będzie bardziej wiadomo, o co chodzi. Więc my ruszamy na szlak.
kolejny znacznik minęliśmy. Ja mam fetysz na te znaczniki. To chyba się zaczęło od tego, jakby, że od roku jesteśmy wypuszczeni w naszych częstych wyjściach niegdyś. Teraz tak częste nie są i zaczyna mi powoli to wchodzić do głowy, więc złapałem fetysz na oznakowania PTTK. No, ale to nie jest taki zły fetysz, są gorsze. Patrz, kolejny znacznik. Zrób mi na zdjęcie ze znacznikiem. To potrafi zrobić tylko pandemia, jeżeli idzie zamknięcie ludzi w domach. Siada na banie. O, tam jest następny, chodź. Jesteśmy... Oj, oj. Dobra, ucieczki. Dobra, nie wkurzajmy. Po roku zamknięcia świat się wydaje groźny. Wszystko chce nas tu zjeść w tym lesie. Ale przygoda. Uf. Emocje są. Skończyliśmy uciekać przed ścigającą nas florą, nie fauną, nie? Czy to będzie fauna. Więc warto by powiedzieć, w sumie pokazać jak zazwyczaj na mapie, gdzie jesteśmy. Dla osób, które by chciały zobaczyć, zazwyczaj takie turystyczne programy są gdzieś o rejonach górskich, niegórskich. My kręcimy się po kujawsko-pomorskim. Jesteśmy na granicy, bo jesteśmy jeszcze na południu województwa pomorskiego. Więc tak siedząc wypuszczeni, obdarci z naszych wyjazdów, szczególnie tych dalekosiężnych bardziej, no to zacząłem szukać, co tutaj można w regionie blisko dookoła Komina znaleźć. I za ostatni rok nie wyglądało to źle. Zobaczyliśmy dużo i właśnie już tak parę dni temu stwierdziłem, że wszędzie byliśmy i zrobiło się niebezpiecznie, bo dalej daleko się nie da pojechać ze względu na te wszystkie obostrzenia. Więc pomysł na dzisiejszy wyjazd nie urodził mi się sam, nie urodził mi się w głowie, nie obudziłem się z tym pomysłem. Tutaj mi do pomocy przyszedł, dlaczego ja od samego początku filmu targam tą książkę. Tutaj do pomocy przyszedł przewodnik turystyczny, wydany przez bardzo ciekawy organ, bo to nie jest Polska niezwykła, ani tym podobne wydawnictwa. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu. Jest autorem dzisiejszego pomysłu na odcinek i przy okazji naszego wyjazdu. Ponieważ wydali właśnie przewodnik turystyczny. Przewodnik turystyczny, który jest kapitalny, ponieważ zawiera, opisuje tutaj ten region, ten najciemniejszy, więc jesteśmy tak jak widzicie, no to chyba już kujawsko-pomorskie się łapie. Więc opisuje tutaj ten region ze stolicą w środku w Toruniu, więc przewodnik jest kapitalnie, super wydany, na fajnym papierze kredowym, tylko i tak, jest super zrobione, jak wspomniałem, ponieważ mamy opisy znanych i mniej znanych atrakcji turystycznych. I to jest fajne właśnie, że te mniej znane, bo te wszystkie znane, no to uczciwie powiem, przez prawie 40 lat życia, no wszędzie tu praktycznie byliśmy, co było właśnie powodem irytacji. Tutaj mamy mało znane, często poza obszarem zurbanizowanym, więc po naszemu atrakcje turystyczne. I na stronie piątej, dochodzimy do miejsca, w którym my jesteśmy. Tu masz śliczną zakładkę. Ta zakładka ma swoją historię. Ta zakładka ma swoją historię, ponieważ mógłbym wziąć do lasu książkę z założoną zakładką. Tylko po co mi w lesie zakładka do książek? A po co mi w lesie taśma życia? Ja z tym pytaniem was zostawię bez odpowiedzi. Ja pozwolę tutaj zagrać waszej wyobraźni, po co może się to przydać. Mam nadzieję, że u nas też zostanie to kwestią wyobraźni i nie będzie potrzeby praktycznego zastosowania, prawda? Więc zobaczmy, gdzie jesteśmy. Ja nie lubię swoich palców jako wskaźnika. O, użyjemy sobie wskaźnika w postaci tutaj nożyka. Przeglądając sobie tą mapę i szukając pomysłu na wycieczkę, zobaczyłem, że nie tak daleko od naszego Pruszcza Gdańskiego, niedaleko pod Gniewem, ale nad Nowem, pomiędzy jedynką, trasą krajową numer 1, a Wisłą, pojawia się spory obszar leśny. Ja później w Poziomicach, bo ta mapa niestety Poziomic nie zawiera, zobaczyłem, że on jest dosyć w miarę pofałdowany, on nie będzie taki płaski. Mało tego, zobaczyłem, że tutaj przechodzą właśnie trzy szlaki, co spowodowało, że się tym obszarem zainteresowałem i narodził się w głowie pomysł. Teraz tak, te mapy są bardzo fajne, tego wydawnictwa, jeżeli idzie o w ogóle no, przewodnik jest zrobiony, bo zobaczcie też, że one się otwierają na troszkę więcej niż wynosi format książki. Minusem jest to, że są to mapy takie dosyć typowo samochodowe o skali 1 do
110 tysięcy, więc jak ja nieraz wspominałem, jak takimi mapami się posługiwaliśmy, żeby gdzieś pójść, jest to skala nadziei dla turysty, ale pamiętajcie, że każdy centymetr na tej mapie to będzie kilometr i 100 metrów, więc żeby nie przeholować. Więc plan na dzisiaj jest taki, że wystartowaliśmy sobie przy jeziorze Rakowieckim, znajduje się zajazd Gniewko, tak? Dobrze pamiętam? Tak. Zajazd Gniewko, nazwa może pochodzić od tego, że tutaj 5 km wyżej znajduje się Gniew, więc nazwa wydaje się być zasadna. Z tego tutaj zajazdu Gniewko samochód został zostawiony, żeby nie było, tutaj mamy cmentowo, dało się przyjechać pociągiem, ale mamy plus 10 km, żeby zacząć szlak. No niestety podejrzewam, żebyśmy mieli opór materii z tym związany. Udamy się na wschód w kierunku Wisły. Zobaczymy, co jest w opaleniu. Później udamy się szlakiem czarnym, o którym wspominałem, wzdłuż Wisły, doliną Wisły, do wspomnianych, ja już tutaj mogę zobaczyć, że widzicie z tymi wiosłami, to ja tutaj nie jestem pod wpływem żadnych środków. Mamy wiosło duże i wiosło małe, więc są to dwie ciekawe, mam nadzieję, że nie wiem jakie są, tam nigdy nie byliśmy. Są to osady, przy których następnie nastąpi przepięcie się na szlak niebieski. Tutaj nazwy też nie widzę, zapomniałem jak on się nazywa. I wrócimy z powrotem tą pętlą do samochodu. Dobra, to myślę, że formalnie wstęp filmu i film jest dosyć merytorycznie przygotowany. No, to cięcie. Tak, cięcie. Mamy godzinę 11.30, planowana długość trasy będzie wyliczyło, że będzie w okolicach 5 do 6 godzin. Z moimi przystankami zostaniemy tu do nocy. Wycieczka powolutku mi przypomina szlak z Tyńca do Krakowa, co go szedłem jak miałem urlop, ponieważ dalej nikogo nie ma. I pada. Pada i zdaje się, że faktycznie będzie padało tak już do samego końca. Ale nazwijmy to pogodą do koneserów. Dla koneserów jesteśmy przygotowani. Niech pada. Ważne, że się było można z domu wreszcie ruszyć gdzieś dalej. Jak na Dolinę Wisły, która zazwyczaj, jak ja kojarzę, bo tu mieszkam, jest zasadniczo płaska, to tutaj mamy i w lewo, tak jak na mapie zwróciło na siebie właśnie uwagę, w lewo i po prawej liczne pagórki. I my idziemy tą przełęczą pomiędzy. Ładna, zielona. Szlak póki co jest ładnie oznakowany kolorem żółtym, ale też już napotkaliśmy na pierwsze utrudnienia. Powalone drzewo. Takie problemy mamy, proszę Państwa, na nizinach. Orla Perch, to się nazywa? Tak. Orla Perch to nie jest, no ale każdy, jak już gdzieś słyszeliśmy, ma swój Mount Everest gdzie indziej. Powiedzmy, że znaleźliśmy punkt, który trochę dynamizuje nam akcję, więc jest to moment, żebyśmy powiedzieli, gdzie się znajdujemy. Mój fetysz na znaczniki na tym dzisiejszym wypadzie. Dołącza nam tutaj szlak niebieski. Będziemy się poruszali teraz obydwoma. I z drugiej strony od południa jesteśmy ograniczeni. Patrzmy zobaczyć, gdzie jesteśmy ograniczeni. Znalazła się rzeczka. I tak, my teraz idziemy tym wspomnianym szlakiem żółtym w kierunku wschodnim, od kierunku i tutaj wycieczka znowu będzie miała aż dwie historie, bo ja naprawdę starałem się w ten wypad dzisiejszy taki stęskniony upchnąć. Tyle się da, że aż dziwne, że ja o tym pamiętam, szczególnie, że pamiętam jak ja to układałem, że ja to o tym pamiętam, żeby o tym powiedzieć. Dla fanów przyrody od dołu idziemy wzdłuż Strugą Młyńską. Ona udaje się aż do opalenia i wpada tam do Wisły. A dla fanów, dla rycerzy stalowych szyn, dla rycerzy kolei, do których ja się również zaliczam, za tą skarpą znajduje się pozostałość i linia kolejowa, która szła z kolei do tego mostu w opaleniu, przez ten most i dalej na wschód. Na chwilę obecną linia oczywiście jest już nieistniejąca, ale liczę na to, że znajdziemy fajne artefakty, pozostałości po małej architekturze kolejowej, na pewno nasyp, może pozostałości szyn, jeżeli wszystkiego jeszcze nie rozkradli. Widać tam tą strugę ładnie? Coś tam widać. O, chyba kwiatki pierwsze. No widziałam takie niebieskie, nie? Gatunek znamy? Nie. Czy więcej umiemy o cechowaniu szyn powiedzieć? No jakiś kwiatek. Zoomuj, używaj zooma.
tak się rozgadałem o różnych... Wow, nie zumujmy się tak, ja mam problemy z serą ostatnio. I tak się rozgadałem ostatnio kolejowych przestrzeniach, będąc w lecie, że prawie przegapiliśmy pierwsze oznaki wiosny. Mamy 10 kwietnia tak dokładnie, więc to są dopiero oznaki wiosny, ponieważ ten kwiecień, jak i cały rok i ten zeszły rok też jest dziwny, jeżeli idzie o pogodę. Albo może normalny, tylko się odzwyczailiśmy. Kolejna ciekawa rzecz na trasie. Człowieku, przestań kręcić te znaczniki. O, tam jest kolejna ciekawa rzecz na trasie. Szlak tutaj żółty. My idziemy żółtym, ale on tutaj odbija. Znaczy, żółty idzie prosto, tak jak widać na załączonym obrazku. A niebieski odbija w prawo. I my odbijemy w prawo, bo to jest 5 metrów. A będzie ciekawie, no ponieważ mamy tutaj mostek przez właśnie tą młyńską strugę. Ja tutaj przekażę mojemu inteligentnemu oku. Mamy z Moniką taką tradycję, świecką tradycję, że gdzie nie jesteśmy, jeżeli płynie jakaś rzeka, to idziemy sobie pomerdać tam rękę. Nie wiem dlaczego, ale to tradycja i uskuteczniamy, jest fajnie. Tradycja zaczęła nam się od pobytu w Czarnobylu, pomardaliśmy ręką w Prypeci, dlatego teraz jedną rękę mam krótszą niż drugą. Później byliśmy na Litwie, to myślałem, że merdamy w Niemnie ręką, okazało się, że to była Wija, paręset metrów dalej. Później była taka opcja, że merdaliśmy ręką w Piekiełku, w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, też na ten kształt coś, Zagórska Struga to się nazywało, Zagórska Struga. Teraz na szlaku opaleńskim znaleźliśmy właśnie tą strugę młyńską. No i jeżeli to nie jest zbyt namoczone, rozmoczone, ja tam po kolana nie wpadnę, no to no, też wypadałoby pomerdać. Znaczy jest muł, no ale... Spróbuj! Dobry muł, twardy muł. Twardy muł. A, testujesz nowe buty. Śliski mu. Zaliczone. Ale ładny widok. Taki sobie mostek. Prostuj kadr. Mostek jest prosty. No, ale mój kadr nie. Dobra. Myślę, że... Świeci się czerwona? Mhm. Robiłem sobie parę przebitek, żeby było fajnie, bo bardzo ładny widok. No i teraz chyba też pora na... Ja bardzo dużo rzeczy upchnąłem w tym materiale, albo staram się, albo chcę upchnąć. Więc pora na co? Na recenzję z Decathlona. Ty się nie ruszaj, bo jesteś na dobrym poziomie, ale ja na potrzeby muszę się wspiąć. Powinniśmy zrobić, zanim zanurkowałem w mule. Nie no, testujesz, no to możesz nurkować. Od 5 lat miałem buty, które kupiłem zgodnie ze wszystkimi prawidłami matematyki i czytałem, jak takie buty się... co te buty powinny mieć, żeby mi pasowały. Kupiłem buty znanej marki za tyle pieniędzy, że pomimo, że nogi mnie w nich bolały, to przez te 5 lat chodziłem. I przyszło już na to, że dosyć tego. Po 5 latach pora na zmianę, więc tym razem poszedłem, nie czytałem za dużo. Poszedłem poprzymierzać, zobaczyć, w czym będzie dobrze. I testuję jako nowe buty z Decathlonu model MH500. Dlaczego się zdecydowałem? Ponieważ stare buty, my uprawiamy głównie turystykę nizinną, więc stare buty były dosyć wysokie. I przy powiązaniu tutaj generalnie ja czułem, że ta noga za mocno pracuje niż powinna pracować. I w rezultacie często miałem tutaj bóle w granicach, no kostki to nie wiem dlaczego, ale zawsze bolała mnie kostka. I przy zginaniu, ponieważ one były dosyć sztywne. Więc wyglądały bardzo profesjonalnie, trekkingowo. Ale prawdopodobnie były trochę przeszacowane jak na warunki, w których się poruszamy, więc taka recenzja to nie będzie, to będzie test, bo tak naprawdę ja je kupiłem i postanowiłem właśnie na tej pętli opaleńskiej je sprawdzić. Jak na razie mamy kilka kilometrów schodzone, są fajne, nic nie czuję, to jest fajne, że zapomniałem, że mam nowe buty, więc to chyba jest najlepsze wrażenie, jakie może być. Nic o parametrach więcej nie powiem, ponieważ ja ostatnie buty kupowałem z parametrami i co? I klops, i parametry parametrami, a były niewygodne. Więc tym razem przymierzyłem te, które właśnie są, te, które mi pasowały, właśnie z niższą tą cholewką, bo do tego dążyłem, z niższą cholewką.
i zobaczymy, jak się sprawdzą. Jak trochę będę miał doświadczenia, to będę wtedy chyba polecał, że na taką płaską, lekko pagórkowatą turystykę mogą być bardzo fajnym rozwiązaniem. Mówię, póki co zarąbista amortyzacja, póki co trzymanie na takiej jeszcze nie letniej, mokrej glebie. No, sami widzieliście, nie zwaliłem się do tej strugi. Więc trzymanie podeszwy też na razie uważam, że jest fajne. Jakkolwiek, no mówię, parę kilometrów to oczywiście za mało, żeby uważać się za eksperta. My teraz opuszczamy tutaj ten ciekawy mostek i przystanek. Wracamy na szlak żółty i idziemy prosto do opalenia. Zobaczyć, co w opaleniu jest. Jako, że jest dosyć chłodno, postanowiliśmy troszeczkę się rozgrzać i Monika pozbierała troszkę chrustu na malusieńkie tyci ognisko. Teraz tak, co? Krzesiwo i możemy to podpalić, nie? Sorry, musiałem, żart Janusza. Fajny kopiec chrustu. Ale nie czujemy chęci, żeby to podpalać, nie? Lekarz powiedział, że już jest dobrze i że już nie chcemy patrzeć, jak rzeczy płoną. Czemu liczby nogi? No wypraszam co. Dobra, tobie powiedział. Lubię patrzeć, jak płonie. Na szlaku pierwsze oznaki osadnictwa na tym terenie ludzi. Doszliśmy do pierwszej miejscowości, która jest pierwsza po rozpoczęciu szlaku. Nie ma to jak talent do stwierdzenia rzeczy oczywistych. Miejscowość nazywa się Pulko. Jak widać, na dole mamy albo liczbę ludności tam zamieszkującą, albo średni wiek mieszkańców. Więc jesteśmy u swoich. Ja wiem na mapie, gdzie ta miejscowość się znajduje. Ja wiem, że Monika nie wie i to dobrze, bo by się zdziwiła, że nie przyszliśmy jeszcze aż tak dużo, jak powinniśmy w tym czasie. No nawet 1/5 jeszcze nie. I zobaczcie, co znaleźliśmy. I to jest fajne na tych szlakach, że człowiek tak naprawdę nie szuka przygody, a przygoda znajduje człowieka. Miodowy koń, tak go nazwiemy, ponieważ ewidentnie wygląda, jakby było smaku miodu. Kapitalna sprawa. Więc takie fajne atrakcje w Pulko. Pozdrawiamy, jeżeli ktoś stąd będzie nas oglądał. Z tyłu widać, że się prężnie też rozwija Centrum Edukacji Pszczelarskiej. Koniec bardzo towarzyski, koniec nam towarzyszący. Więc zachowuję się tak jak kaczki, jak szedłem z Pucka do Redy, jak się okazało. Dobra, trzymaj się koń, czołgiem. Dobra, kusek, tak, to nie jest koń, to jest kus. Pony. Nie cofaj się, nie cofaj, jesteś żywym elementem kadru. Po co ja tutaj wlazłem? Ja tutaj chciałem, byłem ciekawy, czy będzie widać. Chyba nie będzie widać ze względu na to, że mamy kiepską pogodę i nie ma kontrastu. Ale tak jak na mapie się patrzy i dlatego ja przez całe życie na ten region nigdy się nie interesowałem i nie spojrzałem, bo nie było takiej potrzeby, że jest to zielony placek na mapie takiej grubości pomiędzy drogą krajową numer 1 a Wisłą. A tymczasem my już idziemy tutaj, przeszło 2 godziny. I widać szerokie przestrzenie pofałdowanego, silnie pofałdowanego góra-dół terenu. Nawet się troszkę zmęczyliśmy przy jednym podejściu. A za ścianą teoretycznie no, mamy Wisłę i dalej płaskie niziny. Więc to jest naprawdę taka tutaj wysepka osobliwości, jeżeli idzie o ukształtowanie terenu. Jestem zaskoczony, będąc na miejscu. Bohater drugiego planu. Więc polecam. Szlak jest kapitalnie oznakowany i to nie tylko ze względu na to, że... Sponsorem dzisiejszego wypadu są znaczniki PTTK, ale dlatego, że jest naprawdę fajnie, sympatycznie oznakowany i idzie się bez wyciągania mapy praktycznie. Ja tylko na początku wyciągnąłem, żeby wam pokazać, gdzie będziemy, a teraz idziemy od znacznika do znacznika. Zgodnie ze wskazaniami mapy, a nie zgodnie z terminarzem ustalonym przez rozkład jazdy, wychodzimy z Kanki Leśnej na chwilę obecną powolutku. Jeszcze nam trochę zostało do żółtego szlaku, ale powiedzmy, że szlak żółty w naszym przypadku zbliża się do końca. To, co widzicie dalej, to już widać naszą Wisłę, o której dopiero właśnie ciężko było uwierzyć, że będzie taki żuławski obraz nizin, po tym, że chodzimy sobie tutaj
po dosyć dużych przewyższeniach i nawet dało się troszeczkę spocić, zmęczyć. Więc dochodzimy do opalenia w dalszym ciągu. Od 3 godzin dochodzimy do opalenia. I widzimy się prawdopodobnie przed tablicą informującym o tym, że tam jesteśmy. Jeszcze jedno wejście przed tablicą informującą, że jesteśmy w opaleniu. Ten znacznik tu widoczny zawiódł nas i pokazuje nam taki piękny widok. I teraz uwaga, będzie duży zoom, szczęśliwie optyczny, ponieważ na horyzoncie maluje nam się zarys miasta Kwidzyn. A w Kwidzyniu mamy, czy w Kwidzynie, będę musiał sprawdzić, mamy zamek. Tutaj w ogóle, o, jest fatalna pogoda, fatalna widoczność, ale tutaj widać na horyzoncie przy 60-krotnym zoomie optycznym zamek miejscowości się, mieszczący się w mieście Kwidzyn, tak będzie bezpiecznie. I tych zamków my tutaj mamy od groma oczywiście, bo tutaj było państwo krzyżackie. Więc co jeden dzień drogi konno, mieli taką politykę, że co jeden dzień drogi konno musiał być ustawiony zamek. W związku z tym my tutaj mamy niedaleko Gniew. I mieszkańcy Gniewu albo Gniewa, a to już sprawdziłem, mieszkańcy Gniewu mówią o sobie, że są mieszkańcami Gniewu, ale w obydwie formy Gniewu i Gniewa są poprawne. Ale jeżeli nie chcecie wyjść na turystów, że jesteście nie stąd, to używajcie słowa, że jesteście z Gniewu, a nie z Gniewa. O, tutaj możemy pokazać, jak ładnie już właśnie las nam wyszedł i zrobiło się, no to nawet tak fajnie, bo to mówię, pada, jest ciężko i jeszcze zieleni nie ma, tak zrobiło się lekko nagle właśnie, jak już mamy przed sobą takie piękne widoki. Doszliśmy do opalenia, tylko że niestety chyba przyszliśmy taką drogą, do której do opalenia się nie wchodzi, ponieważ znacznika tablicy informującej, gdzie chciałem zrobić fajne zdjęcie, że jesteśmy właśnie w opaleniu, nie uświadczyliśmy. Przyszliśmy sobie stamtąd. O, zobacz. Więc tam zaczęły się pierwsze zabudowania opalenia, tablicy nie ma. Kolejny znacznik przywiódł nas do opuszczonego kościołka. Ja się tego kościółka tutaj spodziewałem, bo czytałem, że jest tu opuszczony kościół, więc idziemy zobaczyć. Nie, siatką nie zagrodzili, tablicy nie ma, nawet gdyby nam to nie przeszkodzi, więc zobaczymy co tu jest. O opaleniu jako tak wielu informacji na Wikipedii nie ma, żebym się mógł przygotować. Oprócz tego, że jest 884 mieszkańców zameldowanych. I most w opaleniu, ale o moście w opaleniu, na tle mostu w opaleniu. Indyki. Czy tu straszy? No, indyk. Tu rządzi indyk. No, chciałbym powiedzieć, że mamy fatę i będziemy mogli wejść do środka. Ale to nie do końca jest prawda. Zachowujemy się z szacunkiem, nie tylko ze względu na funkcję, jaką ta budowla spełniała, ale dlatego, że robimy teraz urbexową część, czyli nie szarpiemy tymi drzwiami w nadziei, że może odpadną. Pilnujemy, żeby nic swoją obecnością nie szkodzić. Zamurowane. Drzwi zamurowane, więc nie wyjdziemy. Zgaduję po obecności kratownicy po łóżku sprężynowym, że próby wejścia do środka były podejmowane. Jednak ja się nie czuję, tym bardziej, że jesteśmy akurat w połowie drogi, więc w razie czego mamy 15 km do samochodu z powrotem. Nie, dycha, 10. Ale syf. Tak, tam widać pozostałości po cmentarzu ewangelickim, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli ogląda na to jakiś mieszkaniec. O, już zaczyna mi się język mieszać. Opalenia. Jeżeli mnie ogląda jakiś mieszkaniec opalenia, to czy to jest cmentarz ewangelicki, poproszę w komentarzu. Mhm. No to mamy farta. Następny znacznik doprowadził nas do mapy opalenia. Dzięki temu zobaczymy sobie najbliższe parę na 10 minut. Połowa odpadła. Gdzie pójdziemy, co zobaczymy. Sekundę, niech auto przejedzie. Te cyferki wytłumaczyły mi pytanie, które ja przed chwilą zadałem, więc cmentarz jest po ewangelicki, no więc już mieszkańcy opalenia nie odpowiadajcie na pytanie, bo już znam odpowiedź. Zeszliśmy z lasu tędy, tutaj był ten kościół i cmentarz, my znajdujemy się teraz tutaj, a gdzie idziemy? To idziemy do mostu w opaleniu szlakiem czarnym, tu się też szlak żółty będzie kończył, szlakiem czarnym Doliny Wisły. Udajemy się do miejsca, gdzie spodziewamy się zobaczyć ten porozpraszany most w opaleniu.
część mapy nie wytrzymała naporu turystów i odpadła. A to jest jeszcze fajniejsze. Dobra. Postanowię odpaść. To jest jeszcze fajniejsze. My teraz tak, jak wspomniałem, to my się tutaj jesteśmy tutaj w opaleniu. Dojdziemy do pozostałości po moście. Szlakiem dalej czarnym Wisły udamy się do małego wiosła i dużego wiosła. I później szlak niebieski, którego ja nazwy nie pamiętam. Leśnictwo Dębiny, dobra, ale to nie jest nazwa szlaku, dobra. Szlak, którego dalej nazwy nie pamiętam, doprowadzi nas z powrotem do miejsca, gdzie mamy zaparkowaną naszą brykę. No, fajna lampa, podoba mi się. Włóżmy ją do plecaka. Więc pętla opaleńska, dlatego nazywa się pętlą, ponieważ prowadzi przez opalenie i jest pętlą. No, czat. Czyli co, który jest nas... Się nagrywa? Mhm. No i włączyłeś, to się nagrywa. No ja sobie nie odpuszczę. Mamy słup z wskazówkami szlaków i mamy to. To, jak zawsze pamiętamy, oznacza, że szlak się albo kończy, albo zaczyna. W naszym wypadku szlak żółty dla nas się kończy. Jeps, tradycyjnie. I przepinamy się na szlak czarny. I tajemnica wioseł powolutku będzie rozwiązywana, ponieważ idziemy szlakiem czarnym i wiosło małe, punkt widokowy. Już powoli nam świta, o co z wiosłem może nam chodzić. Mapę przed chwilą mieliśmy lepszą. Idziemy dalej. Następny kościółek widać, bardzo ładny, malowniczy. I zasadniczo jesteśmy w centrum opalenia. Na co? Zwróciłem uwagi, to sklepu nie było. Jakby było takie lato i byśmy byli tak na parę dni, żeby teraz się właśnie nawodnić, to na chwilę obecną nie było sklepu. Nie, no gdzieś na pewno będzie. Zobaczymy jeszcze rozkład jazdy autobusów, czy da się stąd wydostać. Zazwyczaj widać na to, że tu musi być gorąco. Musi być bardzo gorąco. Dobrze, załóżmy sobie, że coś się posypało i musimy wrócić. Nie jest źle. Codziennie. Sobota. Dni robocze. Dzisiaj mamy sobotę. No to teoretycznie, jeżeli mamy godzinę 13.30, to dopiero nam uciekł, ale już za 2 godziny byśmy się stąd wydostali. Najgorzej. No ale da się wydostać. Są miejsca, że się nie dałoby wydostać. No. Most w opaleniu. Przybywamy. Głównym wejściem do opalenia może nam się nie udało wejść, a być może nawet na pewno, ale za to wychodzimy jak paniska głównym wejściem. Wyjściem. Wyjściem, głównym wyjściem. Głównym wejściem na dalszą część szlaku. Więc oficjalnie tablica opalenie. Z drugiej strony nie ma wejścia. A, z drugiej strony mamy tutaj, tak, tu jest wejście. Teraz nas coś rozjedzie. Jakby mocno mi na montażu zależało, to mógłbym nakręcić, ale nie, to nie o to chodzi. I wejście do opalenia od strony południowej. Teraz przejdziemy w klimaty kolejowe z lasu, ponieważ tutaj widoczny mamy wiadukt kolejowy. To jest ta linia, co mówiłem, że wzdłuż strugi szła też linia kolejowa do mostu w opaleniu. Oj, samochód, co zrobić? Zajść z drogi na pewno. Ze względu na klimat kolejowy, ta linia szła tutaj właśnie do mostu w opaleniu i dalej. Ze względu na klimat kolejowy na chwilę zostawimy szlak czarny i ja się chyba się wespniemy na tą linię i dojdziemy, tak jak ciuksie jeździły, dojdziemy do mostu. Tylko nie widać dedykowanego wejścia. Może z drugiej strony zobaczymy, może będzie. Chodźmy. Zachodzi możliwość, że mój pomysł może mieć pewne luki realizacyjne albo logiczne. Ale mnie bardzo zależało, żeby wejść na ten most tak, jak wjeżdżały pociągi, więc spróbujemy. Dobra, no więc. Kochani, jeżeli te szlaki są pierwsze wyznaczone, to są po to, żeby się ich trzymać, a nie kombinować. Więc wychodzi na to, że mój pomysł trochę przestrzeliłem, bo my się nie będziemy tam przedzierali po tego typu zaroślach. Linia kolejowa nie jest oczyszczona, a przecież jest wyznaczony ładny pieszy szlak i trzeba się go trzymać. Powolutku zbliżamy się do pomysłu drugiego, czyli opalenie, most i linia kolejowa. Linię kolejową mieliśmy okazję zobaczyć.
poniekąd, zbliżamy się do mostu, więc ja jeszcze nie na tle plakatu, chyba będę chciał tą historię opowiedzieć na tle właśnie mostu. To już niedaleko, prawie. O, Monika znalazła następnego kucyka. Dwa? A gdzie drugi? Aha. A ja osiągnąłem swoje. Idę linią kolejową. Idę sam, bo Monika po ostatnim podejściu miała dosyć moich udoskonaleń planu, jeżeli idzie o szlak. Więc ja już to widzę. Idziemy równolegle. Monika szlakiem, ja na przełaj. Misterna robota, takie szyny. Ja tutaj znalazłem cechowanie takiej szyny. I się okazuje, że będę musiał zobaczyć w domu, co oznacza to, więc ja sobie to nagram. 1940. A w internecie są strony fanatyków, którzy mi powiedzą dokładnie, co ten napis może oznaczać. No tutaj zgaduję, że jest to data. To jest rzadki widok, bo moja małżonka mnie prześcignęła. Za długo się pochylały nad tymi szynami. O, ona już pędzi tam. Ja swoim pomysłem autorskim wzdłuż linii, żeby poczuć klimat demona ruchu. Co ona tam? Ja sobie zoomuję to jako lornetkę. Dobra, jemioła. Okej, trzeba umieć się bawić również samemu. A tutaj, bo za chwilę podejdziemy właśnie już na miejsce części drugiej, chciałem zwrócić uwagę na różnorodność tego pięknej pętli, tych pięknych szlaków. Więc panowie, państwo i panie z innych części kraju, tak wygląda Dolina Wisły. W części północnej, malownicze, bardzo spokojne widoki. W tle, na horyzoncie widać pasące się. Ja sobie tu przybliżę swoim potężnym zoomem. Konie. Jeżeli dobrze rozpoznaję, to są konie. Pogoda jest dla koneserów, ale nie zabija. Pada cały czas, lub raczej mży. Ale jesteśmy w miarę pozytywnie przygotowani, pozytywnie nastawieni. Powolutku będziemy dochodzili do mniej więcej mniejszej połowy szlaku, mniejszej połowy drogi. Tu mamy znacznik, który nam, tym razem czarny, taki inny. I ten znacznik powie nam, że będziemy później szli tą spokojną, usypiającą drogą w kierunku wiosła dużego i wiosła małego. Ale tymczasem historia pewnego mostu. Już blisko, po lewej stronie, tutaj widać przyczółek. Tutaj most się rozpoczynał. My, żeby mieć lepszy widok na to, co z niego zostało, czyli na kamienne filary, pójdziemy, udamy się tam. Ten zoom optyczny jest kapitalny. GoPro bym tego nie nakręcił. Więc my idziemy tam, żeby być bliżej tego miejsca. I teraz pytanie tutaj, jak byś wolała? Schodzimy, ześlizgując się w dół, czy nadrabiamy drogi, udając się tam i tam? To lubię i to bardzo lubię. Zdecydowanie bez zbędnych rozmów. No to co? Test butów. Jak widać jest ślisko. Znaczy jest ślisko, bo pada i idę z boczem. Buty trzymają się dobrze. Chyba, że za chwilę zobaczycie jak runę. Wtedy się okaże, że nie trzymały się tak dobrze, jak mnie się wydawało. Ale naprawdę polecam. Ja to później w podsumowaniu powiem, bo szlak jest naprawdę super petarda. Są takie zmiany krajobrazu, czyli zmiany i zwroty akcji, że nie nudzi się i nie czujemy, że jesteśmy w połowie na 11 kilometrze. Bo tu wiem, że jest połowa, wiemy, że jest 11. Miał być 15, tak mówiłeś w domu. Na wejściu już zwiększyłem do 20. No. Ale to chyba też może być. Już idzie? Część druga wycieczki, pomysł na wycieczkę drugi, most w opaleniu. Widać obydwa filary. To znaczy, że widać to, co z tego mostu zostało, czyli nie do końca skłamałem ten most tak, jakby jest, tylko nie w całości. Historia, część historyczna, ćwiczymy pamięć.
Przenosimy się do cesarskich Niemiec. Dużo nie trzeba, ponieważ tu były cesarskie Niemcy również, na nasze nieszczęście. Do roku 1905. Rozpoczyna się w roku 1905 budowa dużego, potężnego mostu kołowo-kolejowego przez Wisłę. Konstrukcja jest potężna, liczy 1058 metrów, jest stalowo-kamienna, jak wspomniałem chyba, i opiera się na 10 przęsłach. Wy widzicie dwa takie filary, które tutaj z tego pozostało. Na zachodnim przyczółku widać przyczółek tego mostu, tu na zachodnim brzegu. Możesz użyć zooma, nie musisz. No i tam, wiadomo, przyczółek wschodni. Powstaje most, który miał przeprowadzić, powstaje tutaj linia kolejowa, która miała odciążyć tą linię kolejową Ostbahnu, która łączyła Berlin z Królewcem. Linia kolejowa na obszarze Polski przebiega pod numerem 203. My na niej już byliśmy, na jednym z wcześniejszych materiałów. Ta linia miała pełnić rolę pomocniczą i też właśnie pomocniczą, przemysłową i przede wszystkim militarną. Powstaje tutaj ten most w latach 1905-1909. Niemcy później chcą tą linię jeszcze udoskonalić do roli magistrali. Niestety, dla nich niestety, stety dla nas, wybucha I wojna światowa, rok 1918. W 1918 roku cesarskie Niemcy przestają jako tako istnieć. W związku z tym powstaje tutaj na tym obszarze państwo polskie i mówiąc na tym obszarze, mówię konkretnie o tym obszarze tutaj do Wisły. Po drugiej stronie znajdują się Niemcy, a tutaj mamy Polskę. Na mocy traktatów na środku Wisły przebiegała granica pomiędzy II Rzeczpospolitą i wtedy państwem niemieckim. No, cesarstwo upadło, rodzi nam się Republika Weimarska po tamtej stronie. Granica początkowo w 1918 roku przebiega przez połowę tego mostu. Później jednak Rada Senatorów, jeżeli dobrze pamiętam, w 1920 roku oddaje cały most łącznie z przyczółkiem po tamtej stronie pod zarząd Polaków. No i okazuje się, że nam ten most nie jest potrzebny, bo do czego nam jest potrzebny most, linia kolejowa, która no, kończy się w innym państwie i to nie do końca nam przyjaznym, a od 1933 roku przypominam, że mamy tam III Rzeszę po tamtej stronie, więc tym bardziej no, nie ma tam po co jeździć. Pełni on tylko tutaj rolę lokalną, żeby ludzie mogli się w tym lokalnym ruchu tutaj przemieszczać i tyle. Co się dzieje dalej? W 1927 roku następuje decyzja, że most w sumie jest kurczę niegłupi i można by go wykorzystać. Zostają zdjęte z niego przęsła metalowe i tutaj zdradzę to, od czego zacząłem film. Ten most istnieje dalej. Jeżeli pojedziecie do Torunia i zobaczycie ten most kołowy, przez który się przez Toruń przejeżdża przez Wisłę samochodem, to wy przejeżdżacie mostem z opalenia. To jest przeprawa, która jest zrobiona z dłuższego fragmentu tej konstrukcji. Ona jest w Toruniu. Jeżeli chcecie zobaczyć drugi, ja mam nadzieję, że będę tutaj sobie posiłkował się gdzieś z boku obrazkami, będę je wklejał, jak ten most wyglądał, gdy on tutaj stał. Druga część tego mostu znajduje się na chwilę obecną również, można ją obejrzeć i nim przejechać, znajduje się w Koninie. Więc taka właśnie ciekawostka, że ten most na chwilę obecną znajduje się w trzech miejscach naraz. W całości go nie możemy zobaczyć, ale całkowicie mgła wieki historii go nie zabrały, ponieważ fizycznie jak weźmiecie samochód i się przejedziecie, to po częściach ten most w całości możecie zobaczyć. Więc taka jest mega ciekawa historia tego mostu, który jest do zobaczenia w trzech punktach oddalonych od siebie po kilkadziesiąt kilometrów. Tak, bo kilkaset to za dużo, takiego kraju nie mamy. Po kilkadziesiąt kilometrów dalej. Kolejny powód, żeby pojechać do Konina. Tak, w Koninie nas jeszcze nie było, w Toruniu już byliśmy i ten most żeśmy nawet piechotą sobie przeszli, wtedy bez świadomości, że to jest most opalenia. W Koninie nas jeszcze nie było, nie było nas też jeszcze tam, w kierunku południowym. W tej chwili zaczynamy, możemy właściwie iść, ja tu skończyłem. Co zaczynamy? Zaczynamy iść szlakiem na południe, do szlakiem Doliny Wisły. Pogoda chyba się kiepści, coś mi się tak wydaje. I to mocno. Udajemy się do dużego i małego Wiosła. Tam na miejscu ma być wieża widokowa.
z tyłu widzimy ludzi. Jak idziemy od 4 godzin, to są w sumie, nie licząc ludzi, którzy byli we wiosce, to są pierwsi ludzie, tak jakoś, którzy są tu widoczni, więc tak. Pandemia wszędzie, nawet na polach. Dobra, ruszamy. Ludzie mnie rozproszyli, a mam jeszcze coś do dodania. Jak te mosty rozbierano, decyzja zapadła w 1927 albo 1928 roku i to oczywiście po naszemu, po polsku, się nie wydarzyło od razu. W 1929 roku mamy kryzys światowy. Znajomo brzmi, co nie? A też mamy lata 20. Więc lata 20, jak zawsze, proszę Państwa. Mamy ten kryzys, no i w związku z tym roboty są zastopowane. Te mosty od jego tutaj rozebrania, te mosty utworzono dopiero w 1934 roku, czyli ten w Toruniu i ten w Koninie. O, miałem w pamięci, byłem przygotowany, więc głupio byłoby to odpuścić. Teraz konsekwentnie idziemy szlakiem czarnym wzdłuż Wisły i Doliny Wisły, dlatego też chciałem pokazać tą różnorodność szlaku, jak jest ładnie. Czujemy się zrelaksowani i uspokojeni, bo krajobraz temu sprzyja. Jak fiordy. A fiordy nam z ręki jadły. To się trochę odsunę, bo zaraz spadnę w dół. No ale to tak faktycznie bez ten. Tak niebezpiecznie, jakby się samemu zwalić tam, to sama nie wyjdziesz. Aha, i a propos, nie jesteśmy na szlaku. To a propos kuku sobie zrobienia, szlak przybiega tamtym wałem. My ze względu na zejście do tego mostu nie chcemy wracać i nadrabiać kilometrów, więc idziemy tak, jak nam się wydaje, że dojdziemy do tego szlaku w okolicach zaczynających się tam lasów, ponieważ krajobraz nam się znowu zmieni i wejdziemy w tkankę leśną ponownie. We wiośle dużym i we wiośle małym. Opuszczamy powoli ścisłe pobliże Wisły w Widlicach Dolnych i wchodzimy powolutku w tkankę leśną. Najpierw tam, później zawracamy, żeby udać się tam, ale tutaj tego nie widać, potem. Wiosła powolutku coraz bliżej. Szlak, jak wspomniałem, super oznakowany, tablice informacyjne i taka klasyczna tutaj, do rezerwatu. Wchodzimy zdecydowanie już w las z powrotem. No to wchodzimy. Choć tutaj, oni chyba tutaj nie lubią, jak rzeczy stoją, bo znalazłem kolejną tablicę informacyjną. Ta, powiedzmy, że wygląda klasycznie, no ale tutaj wyjaśnienie wiosła. Więc wchodzimy, proszę Państwa, do tego tajemniczego. O! Ta, jest, wiosło małe. Czyli ten treść z początku odcinka zaczyna powolutku się bronić. No tak, no i przywracamy do stanu, w którym był, i idziemy. O, i taka tablica, jaka powinna być. Rezerwat przyrody, wiosło małe. My idziemy na wspomnianą wieżę widokową, bo widzimy, gdzie jesteśmy. Pomnik przyrody w lewo. Pomnikiem przyrody ma być drzewo. Ja zwracam uwagę na to, że ze względu na to, że pada coraz mocniej, to trzeba już wybierać. I godzina trochę robi się niebezpieczna. I mamy obelisk. Obelisk może byśmy sobie zobaczyli, bo czemu nie? No ale to już jest fajna tablica i mało tego, ona stoi. Dałem, wyliczając tutaj dystans, dałem bezpieczny margines błędu i powiedziałem, że będzie 16, będzie a 20. I właśnie teraz sobie spojrzałem na tym, ile żeśmy zrobili. To zrobiliśmy 15 km, a nie doszliśmy jeszcze do małego wiosła. A wiemy, że powrót będzie miał w okolicach 7-8 km.
Więc teoretycznie według moich planów Monika w tym momencie zostaje, bo osiągnęliśmy zamierzony przeze mnie dystans. No i, no i się robi kłopotliwie. Do tego co? Dobrze zapytałam. Tak, pada, coraz bardziej pada. Godzinowo też może być ciekawie, bo o 19 mamy zachód słońca trochę po 19, a my jesteśmy troszkę poza połową, a jest pół do czwartej. Oj, co ja zrobiłem sobie? Zoom optyczne. Widzimy się w małym wiośle, może ja sam. Jeżeli zaczynamy ulegać monotonii szlaku, a tak można przykładowo takie wrażenie mieć, jak trafiliśmy na asfalt, który jest fajny, bo przyspieszył nam tempo, ale z drugiej strony idzie się monotonnie i widać dokładnie pokąt po horyzont. Więc jakimś pomysłem mogłoby być liczenie sobie słupków. Jeden. O, drugi. I jakoś czas będzie nam leciał. I ostatni. Doszliśmy do małego wiosła. I to jest jedna z dwóch wiadomości. Jedna będzie dobra, a druga będzie zła. Ponieważ ja podejrzewam, że to co widzimy u góry, to jest barierka ścieżki prowadzącej do wieży. Taka jest moja teoria. Zrobimy sobie wspólne zdjęcia. A którym gdzieś wchodzi, tam po prawej czy tu po lewej? No ja się obawiam, że tam po prawej i do góry. Ale będzie moc wspomnień. Jak wspomniałem, wiosła miały być dwa, więc mamy też i ścieżkę przyrodnicza, to się nie liczy, ale występuje nazwa wiosło duże, więc ja w materiale jestem słowny. Minus jest taki, że troszkę entuzjazm przygasa i ciężko będzie się tak każdą chwilą jak do tej pory napawać. Szczególnie, że po tym, że prawdopodobnie będziemy tam dygali pod górę ścieżką, że właśnie zostanie nam jeszcze 7 km, a to oznacza, że dużo, dużo przekroczymy zakładane 20, przynajmniej o kilka kilometrów. Znalazłeś wejście? No. To nie ma co czekać, bo godziny uciekają. Fajna pieczątka wypalona Lasów Państwowych. Oczywiście da się tutaj przyjechać samochodem, ale jak już nieraz wspominałem, po co wybierać najprostsze rozwiązania, skoro istnieje absurdalnie skomplikowana alternatywa. Z ciekawych rzeczy idąc sobie tutaj pod górę. O, widzę, że mamy znak naszych czasów. Mam nadzieję, że nie uprasza się o zakładanie tych masek przed wejściem na szczyt, na górkę. Mamy taki fajny klimatyczny kładkę, bo to mosto nie jest. I troszkę cierpiącą współmałżonkę. Się nie poślizgni, bo deski są suche, tak na granicy przyczepności. Jest też suche, śliskie. No i teraz powolutku zaczyna się powód, dla którego będziecie mogli zobaczyć uśmiech na mojej szczerej słowiańskiej twarzy. Tam w oddaleniu widać tą naszą wieżę. Zmęczeni, trochę obolali, ale widać cel. I od tego celu niestety z powrotem będzie jeszcze jakieś 7-8 km. No ale powiedzmy, że przynajmniej od strony atrakcji wszystko zobaczyliśmy. Nic nie przegapiliśmy. Znaczy przegapiliśmy pomnik drzewa i w sumie ten obelisk jakoś nas gdzieś ominął. Tak podchodząc od razu mam fajne wrażenie. Chyba po raz pierwszy widzę coś, co jest mniejsze niż tego się spodziewałem. No bo wieża, no to co? Krzywa wieża w Pizie. Wieża Eiffla. A tutaj taki malutki ratlerek. Ale w naszej kondycji, w naszym stanie, w jakim się obecnie znajdujemy, to chyba raczej jesteśmy zadowoleni, że nie będzie trzeba dygać za dużo do góry. Tym bardziej jak się do doli doszło, no to na tą wieżę trzeba wejść. Do tej pory tylko jedna z takich rzeczy się nie zdecydowałem, to był kopiec jeden w Krakowie, ale to dlatego, że nie znalazłem wejścia. Pokonał mnie intelektualnie. I pewnie za bilety byłoby trzeba zapłacić. O, też mnie pokonało. To tutaj nie będę ciął. O, obozowo się trochę robi.
Więc jest to wieża widokowa we Wiośle Małym. Ja wpadłem na taki super pomysł, interesując się astronautyką, że po co wozić zbędne kilogramy, więc sprzęt, który nie będzie wykorzystywany tam na orbicie wysoko, zostaje tutaj na Ziemi, czyli pierwszy człon zrzucam i udaję się sam. Dobra, co my tu mamy? No komunikat. Wieża widokowa nie jest na bieżąco dezynfekowana. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie zalecamy korzystania z tego i innych obiektów turystycznych. Cóż bym powiedział, ale nie powiem. No, lasy państwowe są czyste. Tak. No to idziemy do góry. No, nie więcej niż 10 osób. To ten komunikat akurat, jak już powiem, że do mnie mówi i go rozumiem. Tego drugiego nie. Nie jest wysoko, więc nie będę robił cięć, tylko od razu wprowadzę nas po całości. Widok na południe jest zdecydowanie ciekawszy. Więc my wszystkie atrakcje, które chciałem zaliczyć, zaliczyliśmy. Przed nami jeszcze będzie właśnie śmieszny 7-8-kilometrowy powrót. Zrobimy sobie małe podsumowanie szlaku. Ja muszę dociąć sobie wkładki do butów z mojego poddupnika. Buty są nierozchodzone, w związku z tym ja się liczyłem, że może być dyskomfort. No i ten dyskomfort się pojawił, a jeszcze jakieś 2 godziny marszu przed nami. Więc idziemy sobie do wiatki usiąść. Idziemy. To jest już mój częściowo rozparcelowany poddupnik, a taka misterna robota była. Będę sobie docinał wkładki, ponieważ właśnie mam wrażenie, że mnie coś okoski uwiera, no troszkę właśnie już się zdeptały. Pora też podsumować ten piękny szlak i naprawdę jest piękny. Ja oczywiście nie porównuję tego do górskich szlaków, bo to nie o to chodzi, to jest zupełnie inna... Nie mamy porównania. ...turystyka. Ja mam, ja byłem w Ojcowskim Parku Narodowym 6 miesięcy temu. Tak, więc co mówię, to jest petarda. Jeżeli ten wypad z tego wyglądał tak, jak ten wyglądał teraz, to naprawdę jest ekstra. Jeżeli idzie o turystykę nizinną, to bardzo ładny naprawdę szlak. Bym nawet gdzieś tam w pierwszej piątce, dziesiątce szlaków, na których byłem, powiedział, że on mi zostanie na długo w głowie, bo naprawdę był malowniczy. Więc do czego mityczny nóż do lasu? Mityczny nóż do lasu posłuży nam... Dobrze mieć i dobrze, że go kurczę siedziałem i ostrzyłem spietyzmem, bo teraz będę sobie wycinał podniesienie, bo mam wrażenie, że po prostu mam za nisko nogę i mnie o kostkę trze, więc będę sobie wycinał. Patrz, kurczę, mój poddupnik jest już tak sponiewierany, że na jedną wkładkę mi są mi starszy. Ale my podnosimy tylko kostkę, więc zajmujemy się tyłem. Ale jest naostrzone. Tutaj, żeby nie śmiecić, odkładamy, to sobie przypominamy, że nie śmiecimy. O, szybkie przeskoczenie kadru, bo był ten robienie wkłady chwilę zajęło, bo trzeba poświęcić temu trochę uwagi, więc nogi teraz odpoczywają, buty też odpoczywają. Mamy godzinę 10 po 16, no i te wspomniane 7-8 km jeszcze do przejścia, więc zdążymy, jeżeli będzie dobrze, na zachód słońca. Trudno i darmo, jest wiatka, więc chwilkę odpoczniemy, damy też się zregenerować nogą.
I co? Teoretycznie, jeżeli idzie o atrakcję, bym mógł powiedzieć, że dziękuję za obejrzenie materiału, ale ja myślę, że jeszcze sobie damy tam jakieś ujęcie na koniec właśnie, jak już podchodzimy, że udało nam się dotrwać, dojście do samochodu. Ale jeżeli idzie o część właśnie taką ładną widokową, z tą wieżą właśnie fajną z tyłu. O. No to naprawdę szlak się udał. Ładny, udał. Jeszcze nie ma zieleni, nic nie wystartowało, a było bardzo ładnie, kolorowo i w ogóle fajnie. No to zaczynamy etap trzeci, nie do końca planowany, no bo to miało być po prostu pęta, ale etapem trzecim na pewno będzie powrót. Z tyłu zostawiamy naszą wieżę w małym wiośle. No i rozpoczynamy ostatnie ciekawe 7-8 km. Gdzie już teraz nie za bardzo nam się chce. Pada cały czas taką wredną mrzawą. No przynajmniej nie leje, no to przynajmniej tyle nie narzekajmy. Ale kapuśniak na twarz jest cały czas. Następne wejście będzie w momencie, gdy schodzimy ze Sztaku Czarnego Doliny Wisły i przepinamy się na początek szlaku tego niebieskiego, który nas doprowadzi z powrotem do zajazdu Gniewko. I o ile rano jeszcze bym był bardzo zadowolony i dumny, bo patrzę co, to mamy. Jeps, mamy początek szlaku niebieskiego, właśnie na niego wkraczamy. Minus jest tylko taki, że wkraczamy na niego kiedy? Gdzie ty to masz? Te kilometry? O, prawie na 19 kilometrze wkraczamy na odcinek trzeci. Za kilka lat będziemy się z tego śmiali. Może nie wszyscy. I nie zanoszącym się śmiechem, ale... O, a teraz mam coś ciekawego do pokazania. Właśnie minął nam 20 km. 20 km nam minął, a na mapie nam pokazuje... Ja już nie chcę mi się bawić papierową, ja wyciągnąłem tego, byle dojść. A na mapie pokazuje, że my jesteśmy tutaj. A musimy wejść tu? Tak, do... O, a musimy wejść tutaj do środka tego... Wow, gdzie mam palca? Do środka tutaj tego jeziorka. Czyli na tle całej pętli, którą przeszliśmy, tak 1/3 została. No. Szybko, szybko, dzień ucieka, dzień się kończy. Zostało nam 6,3 km i dobra informacja jest taka, że znalazłem ton. Mogiła jeńca rosyjskiego, być może nie przegapimy ostatniej atrakcji. My tutaj w prawo. Mogiła jeńca rosyjskiego za 100 metrów. Mnie się wydaje, że już tam to widzę. To jest tam, gdzie Monika mniej więcej idzie. Nasz punkt 5,5 km jeszcze. To już jest taki etap, że noga za nogą, nogi bolą. Oszukaństwo na szlaku. Właśnie. Dopiero co było mogiła jeńca rosyjskiego 100 metrów, przeszliśmy dużo powyżej 100 metrów, myślę, że bliżej pod 300. I następny znacznik nam mówi, że mogiła jest dalej 100 metrów w tamtą stronę. Ktoś tutaj prawdy nie mówi. Jak mówił dr House, wszyscy kłamią. Żadnej mogiły nie ma. Nie wiem, jakimi prawami się to rządzą tego typu rzeczy, ale jest tutaj świeżo wykarczowany las i nie wiem, czy takie rzeczy się robi, czy się nie robi, jeżeli idzie o tego typu właśnie pamiątki wojenne, smutne. Jakkolwiek mogiły nie znaleźliśmy. No. O, są tam. Ale... Skaczą, mam to, jest. Ja. Mam to. Juj, super. Nie straszyła i nie wskoczyła tam do tego młodnika. To, żebyś nie wskoczyła na mnie. Nie. Ty jeszcze sobie dasz radę. Ale była jeszcze jedna. Powolutku widać światełko nadziei, ponieważ mamy wiadukt kolejowy tutaj, a to oznacza, że od wiaduktu kolejowego, od linii kolejowej, to żeśmy niedaleko szli, jak zaczynaliśmy tą naszą dzisiejszą przygodę. Więc to nasze kąpielisko, bo podejrzewam, że to jest to, 2,4 km.
to powiedzmy, że widać koniec. Czekaj, za czym nie mamy kilometrów? A właśnie, czyli w tym momencie ile przeszliśmy? Pewnie teraz już będzie nam się wydawało, że jest 300. A to po prostu jeden każdy kilometr idzie wolniej. 26,5. 26,5. Pamiętam, jak tyle lat miałem. Troszkę minęło. Więc to jest wiadukt kolejowy tej linii, o którą się przez cały film rozchodziło. Ciekawostką jest to, że po lewej stronie tam, niedaleko, taki był plan pierwotnie, mieliśmy się udać, żeby obejrzeć sobie opuszczony budynek stacji kolejowej. Ona się nazywa Stary Młyn. Ale teraz tak powolutku myślimy, że do tej sytuacji na chwilę obecną raczej nie dojdzie i że ta rzeczywistość nie będzie naszym udziałem. Możemy podjechać samochodem. Nie, jak ja już wsiądę, to ja nie chcę nigdzie wysiadać. Jak wsiądziemy do samochodu, to już... Nie, Boże, tylko wiesz, ja wyglądam na zmęczoną. Negatywnie nastawioną do przygody? Nie, zmęczoną. O, jak miło i jak zabawnie. Po pierwsze, jest szlak, więc mamy ładnie wycięte, żebyśmy nie musieli przeskakiwać przez drzewa. To bardzo miło ze strony obsługi, bo ja już teraz nie byłbym tego w stanie zrobić. I dwa, my już tutaj byliśmy, proszę Państwa. To jest moment merdania ręki, tylko my wtedy szliśmy stamtąd, pomerdaliśmy rękę, zrobiliśmy recenzję butów z Decathlonu i poszliśmy dalej sobie tam. To jest moment, w którym pętla się prawie że zamyka. Nie, to jest moment, w którym pętla się zamyka, tak? Bo wchodzimy na miejsce, gdzie już byliśmy. Droga jeszcze później poprowadzi troszkę inaczej, bo będziemy prawdopodobnie jeszcze zobaczymy to jezioro Rakowiec. Ale powiedzmy, że mówię, po raz pierwszy widzimy z powrotem widok, przy którym byliśmy. A kiedy przy nim byliśmy, leci ten czas. Zaczęliśmy o 10.30. To nam daje wtedy 6-7,5 godziny na szlaku. A zostało 2 km jeszcze. Fajnie. No to idź mostkiem. Przed dobiciem do 30 km człowiek zaczyna słyszeć głosy, widzieć różne rzeczy. I oni tutaj są i oni kłamią w tym lesie. Teoretycznie pokazują, że jest kilometr do naszej miejscówki, a to oznacza, że przez ostatnią wieczność, którą tu człapaliśmy, mielibyśmy tylko przejść 600 metrów. Ja w to nie wierzę. W tym lesie dzieją się dziwne rzeczy. Ty też słyszysz? Też ich widzisz? Rozglądamy się uważnie, bo ktoś tu kombinuje z oznaczeniami. Przestrzeń jest wydłużana, a taka nie powinna być. Ja wiem, ile ja przeszedłem i że już powinienem być na miejscu. Ale jeszcze. Mogę się pochwalić, że tak, wyszliśmy na ulicę, na której stoi zaparkowany nasz samochód. Ona będzie tam gdzieś za zakrętem. Ja dobrze mówiłem, że jak przestrzeliłem, to będziemy między 7 a 8 km, więc punkt widokowy z tego miejsca jest 7,6 km, a pewnie z jakiegoś pół kilosa jeszcze nam zostało do auta. Nie chcemy iść jedynką, bo to jest duża, głośna, niebezpieczna droga. Tam jest oznaczenie kolejne szlaku. Jeszcze raz zanurzymy się tam w lasek. Będziemy przechodzili na drugą stronę miejsca. Znajdujemy się jakieś pół kilometra prawdopodobnie od samochodu, tylko jest ostatni techniczny kawałek, bo szlak prowadzi tutaj tędy i będziemy szli na... To jest jezioro Rakowiec, więc ostatnia zaliczona atrakcja, a my musimy iść tam nad brzegiem, spróbować się nie zwalić do jeziora i około 400 metrów dalej będzie nasz samochód. Idziesz pierwszy, czy ja mam iść pierwszy? Mogę pierwszy. No, tylko nie spadnij. A zobacz, już pyknęło 30 km przed tą jedną z ostatnich przeszkód. 29,5. Też pamiętam, jak byłem w takim wieku. Dobra, lecimy dalej. Trzeba się na wiadomości wyrobić. A swoją drogą, mamy godzinę? 15:45. Zgadza się, za 15 prawie minut, godzina 19. Czyli praktycznie wyrabiamy się przed zachodem albo w punkt, przed zachodem słońca przez kilkadziesiąt minut. Czyli jest dobrze. Mówiłem, żeby tu zaparkować.
zaparkować, mówiłam. No, teraz to by miało szansę, jakbyśmy tam zaparkowali. Jakkolwiek chodź, widać nagrodę, ja to zrobię. Kurde, jak dobrze, że to nie jest pociąg, weź teraz jeszcze czekaj. Pik. Kurde, udało się. Ja się cieszę, że podsumowanie tego materiału zrobiliśmy sobie na ławeczce, jak się zorientowaliśmy, że chyba jeszcze trochę dużo zostało. W związku z tym nie będzie podsumowania, jak się szlak podobał, macie tego kupę po drodze. Od Ciebie mogę wtedy podziękować za uwagę, jeżeli ktokolwiek dotrwał do tego końca. Ja się sam zdziwiłem, że ja tutaj jeszcze do ten dotrwałem. Więc dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, a jesteście tutaj pierwszy raz, to poproszę o subskrypcję, bo czemu nie? Jeżeli jesteście tutaj już któryś raz, to pozdrawiam wszystkich stałych widzów. Cześć, trzymajcie się fajnie bardzo. No i widzimy się przy następnym materiale, chociaż nie wiem, czy wspólnie, czy taki będzie, taki dosyć szybko. No, pa. 30 km pyknęło, równe 30 km, więc za jakiś czas będzie powód do dumy. No, na razie trzymajcie się, wracamy do domu.